Witajcie! Jeśli mieliście dzisiaj ciężki dzień, przychodzę tu z pomocą dla was. Będziemy oczyszczać nasze umysły, zluzujemy majciochy, ponieważ przygotowałem dla was najprawdopodobniej najbardziej satysfakcjonującą grę na świecie. Nie chcę zbędnie przedłużać. Poproszę was tylko o łapkę w górę, bo to jest pierwszy etap oczyszczenia naszych umysłów. Zostawienie łapki w górę, tak jest. Zapraszam was do gry. Ludzie, będziemy odnawiać chałupę. Nie wiem, czy kiedykolwiek oglądaliście Pimp My Ride albo Zbuduj mój nowy dom. Coś w ten deseń. Zawsze lubiłem oglądać efekt przed i po. A przede wszystkim to, co się działo w międzyczasie, jak oni tam naprawiali te rzeczy, jak zrywali te stare papy. Oczyśćmy swoje umysły i bądźmy szczęśliwi. Nadymajmy się ekologicznym powietrzem miłości. Tak więc zobaczmy szopę, którą będziemy musieli odnowić. Jak się jaram, ej, ja mogę w to grać. Czekaj, że czyszczenie nie jest jeszcze dostępne. A, no tak, bo musimy jakoś wejść do tej chałupy. I co teraz robimy? Wyrzucamy kartony, śmieci. I patrzcie, już tu jest satisfaction, że pozbywamy się wszelkich brudów. Pora udać się do laptopa i sprawdzić skrzynię mailową. American style, okej. Wejdźmy więc. Dzień dobry. Okej, to trzeba posprzątać, ludzie. No jeźdźcie, to odkurzanie. Może ja nie jestem pedantem, nawet wręcz przeciwnie bym powiedział. Tak już mam, że lepiej odnajduję się, jak jest syf wokół mnie. Ale staram się to zmienić, może kiedyś mi wyjdzie. Ale jestem osobą, która uwielbia satysfakcjonowane zmiany. Wow, jak to powiedziałeś? Nie wiem, czy to miało sens, ale wiecie, o co chodzi. Przytrzymaj, aby podnieść. Ty, no zobacz, mogę normalnie coś... tutaj postawić! Pimp my house! Miałem być spokojny? Dzisiaj oczyszczamy swoje umysły. To niepotrzebne, tutaj trzeba posprzątać przy biureczku. Laptop pozwoli ci podejmować się zleceń i kupować domy. I przechodzić między nimi. Jeszcze nie stać cię na zakup domu, ale wygląda na to, że w skrzynce e-mail masz już pierwsze zlecenie. Okej, no i super. A nie będziemy, kurde, cały dzień w to grać. Kling, kling, kling. Windows not expect today. Dobra, poczta. Sandra Żur. Jak my jej dom zrobimy, to ona nam podziękuje przepysznym żurkiem. Sandra, I love you. Były wyniósł mi z domu kaloryfer. Jaka wiadomość w ogóle? Były wyniósł mi z domu kaloryfer. Po co byłemu kaloryfer? Ej, ale w ogóle niezły wstęp do renowacji domów, oczywiście. Witam, chciałabym zlecić pańskiej firmie doprowadzenie do porządku mojego domu. Ze zdjęć zamieszczonych na Facepalmie, wiem, że mój były w ramach zemsty włamał się do mojego mieszkania, zrobił w środku burdel i wyniósł kaloryfer. I ten kaloryfer to tutaj nie wiem po co mu to było. Możliwe, że brakuje czegoś jeszcze. Proszę o uporządkowanie domu i zamontowanie brakujących urządzeń. Prosiłabym nie informować też policji o całej sprawie. Sama rozliczę się z moim byłym chłopakiem po powrocie z podróży służbowej. Zobaczmy, co były skombinował w tej chałupie. Gratuluję, odblokowałeś nowe narzędzie. Od tej pory będziesz mógł czyścić zabrudzenia przy użyciu mopa. Czekałem na mopa całe życie. Otwieramy, oj, zobaczcie ten nieporządek, więc posprzątajmy. W ogóle w grudniu wychodzi druga część tego, w sensie tej gry, także myślę, że jak siądzie, no to czemu by nie zagrać w drugą część, ale pierw musimy przejść pierwszą. Krzesło tutaj trzeba podnieść, postawić jak należy, oj, zobaczcie. No, powiedzcie mi, czy to nie jest satisfaction zbieranie tych wszystkich bibelotów? Tutaj będziemy musieli odkurzyć ścianę, puszki trzeba pozbierać. No były chyba tutaj domówkę zrobił, nie? O, tutaj postawimy świeczuszkę. Tutaj dzbanuszek, a książkę w tym miejscu. O, no czy to nie wygląda pięknie? Posprzątajmy pierw te puszki obrzydliwe. To trzeba wynieść, wynosimy śmieci. Mamy tu zadania po prawej stronie. Postęp, stan konta, przychód. Początkowo puszki. Budzik! 12.30 trzeba 12.30 miałem zrobić. Macie czasami tak, że zapominacie podpisać budzika i nie wiecie, po co go ustawiliście? O, dobra, już wiem, jak się obraca przedmiot. Na razie tu postawmy. Wazon też trzeba podnieść. Możemy tu? Oczywiście, że możemy. Super.
tutaj śmieci już pozbierane, ale nie wszystkie, bo zobaczcie, że mamy 93%. Prawdopodobnie jeszcze chodzi o ten pokój. O tak! Kartony, gazety jakieś, USA. Butami po łóżku i tak to trzeba będzie wszystko posprzątać. Ach, tu jest karton! Tak jest, dobra, mamy! I teraz wyczyść zabrudzenia. Zmieniamy narzędzie. Od tej pory masz do dyspozycji tablet. Naciśnij tab, by go wyjąć lub schować. Pozwoli on ci kupować rzeczy, to się przyda w tym zleceniu. Okej. Ja pierdzielę, ta gra jest mocna, ludzie. Muszę jeszcze... Jakie to jest? Mamy tutaj odkurzacz na przykład. Jest odkurzacz. Romibile. Sam jeździ. 500 zł. A nie wiem, czy ja chcę taki sam odkurzacz. Na razie nie. Być może potem, jak będzie większa chałupa, mi się przyda, ale na razie wolałbym wszystko ręcznie robić. No normalnie czyścimy podłogę! Wiem, nie dreć mordy, przepraszam. Oczyszczamy swój umysł dzisiaj. A mogę myć mopem szafkę? Mogę, zobacz, jakie to jest satysfakcja. Zesrałem się, bo plułem się też cały. Mopem po stole, to nieważne. Mop czysty, nie? To... A wycieraczkę? Ty jejciu. Wszystko jednym mopem, no nie wytrzymam. Ojejciu, jak to się robi. O, że mam czary, nie? Tak wszystko. Włącz tablet, aby wybrać, na co chcesz przeznaczyć punkt umiejętności, który dostałeś. Okej, to za chwilę, ale pytanie do was. Czy wy też macie takie... Nie wiem, jak to nazwać. Typową satysfakcję, jak widzicie, jak to się czyści? Czy ja mam jakiś tutaj taki dziwny umysł? Zlew mopem, ściany mopem, wszystko jednym mopem. Nie no, to trzeba będzie, wiecie, ogarnąć. Wow, ale pięknie posprzątałem tą część domu. I patrzcie, rzeczywiście tutaj kaloryfera nie ma. Po co ten kaloryfer wziął? Zamiast telewizor, kanapę, nie? To kaloryfer zadupił. Przenieśmy na razie to krzesło w to miejsce. To podobnie, żeby umyć podłogę pod stołem. Naprawdę czuję tutaj większą utopię niż grając w Simsy, a ciężko. Ale super, ej, zobacz, jak tu się czysto zrobiło. Fajnie jakby był też efekt przed i po każdym posprzątanym domu, to będzie mnie bardzo cieszyć. Mopem po materacu, nie róbcie tak w chałupie, chociaż jak ma być porządek, nie, to kwestia wyobraźni tylko. O, jeszcze w łazience nie byliśmy, zobaczcie, jaki syf. Spokojnie, pani Maciejka, złota rączka, tutaj, kurczę, wszystko naprawi, posprząta. Perfekcyjna pani domu Maciejka. To my. Tutaj wszystko pięknie umyte, proszę zobaczyć. Dobra. Jedno krzesło postawiłbym tak, a drugie krzesło w ten sposób. Kurczę, jest trochę blisko tego, ale da się dosunąć? Myśl najszczepnej. Ale patrzcie, bo teraz jest dużo więcej miejsca, można tu tańczyć, można breakdance nadupiać, wszystko można. A jak tu jest pionowo, to już ciężko. Na razie zostawmy w taki sposób. Zawsze można też przestawić tą szafkę, nie? Telewizor damy tutaj i zobacz. No kur zapiał. No nie, no jest super, przyjeżdżajcie. Wazon damy na stół. W ogóle tutaj fajnie się zgrywa z zielonymi szafkami. Polecam serdecznie. Tą szafeczkę przestawimy sobie tak. Naprzeciwko kibelka, zobaczcie, siedzicie, da się skorzystać? Kurczę, nie da się, ale siedzicie na kibelku, a tu możecie sobie, kurczę, obiad jeść na przykład, nie? Moim zdaniem super rozwiązanie. Zamontuj urządzenia, kaloryfer. Także, wchodzimy w nasz tablet i sklep. Wpisujemy kaloryfer. I coś z naszych pieniędzy, to syćko idzie z naszej kieszeni? Mam nadzieję, że zwróci się, nie? 44 dolary, ej, zarąbiście. Tanizna jak nie wiem co. O, kaloryfer. Zamontuj. Jakie to jest satisfaction, nie wytrzymam. Super, zakończone zlecenie, klikamy Enter, 100% zlecenia, zarobiliśmy 700 dolarów. Zobaczcie, jaki ja mam syf w swoim domku. Ale tak to jest, no, jak to mówią, szewc chodzi w dziurawych butach, śpi do rana. To chyba dzień był. No, jest poranek, piła mechaniczna w ogóle przy krześle. Dlaczego? Sprawdźmy zlecenia.
poczta. A co, ona nie podziękowała mi ta Sandra Żul? Żuk? Żur. Kaloryfer Jacek Grahamek, to jej były, 100%. Mając za coś płacić, albo jestem w pełni usatysfakcjonowany, albo nie płacę. Nadchodzi zima, zimy są ciężkie, a w moim domu brak kaloryferów, zamontuj je. Ty, no chłop mi w taki sposób pisze, to weź se kamieniami rozpal ognisko w chałupie i ogrzewaj se stópki przy tym, bo ja ci nic tam nie zrobię w chałupie. Witam, krótko mówiąc, potrzebujemy zrobić porządek w garażu. Proszę o wyrzucenie wszystkich pudeł i śmieci oraz starych opon. Karolina Kowalska, dobrze Karolinko. Idziemy zrobić porządek w twoim garażu. Albo w garażu męża. Serio, bardziej satisfaction gry nie miałem, nie? Okej, okay, czyli co, idziemy tylko do garażu? Można wyjść garażem? Czy całą działkę? Nie no, tu patrzcie, wchodzimy do domu w ogóle jak do siebie, nie? Tu jest garaż, okej, okay, ale zobaczmy czy... Nie no, jaki ładny porządek mają w chałupie. W ogóle fajnie, że można zwiedzać dom. Jaki domek fajny mają, zobaczcie, ogródek. Uszanujmy prywatność, idziemy do garażu. Give me some fish, please. Sprzątamy kartony. Wiecie co, ja bym to robił powoli, bo jak niechcący narzędzia poprzestawiam, to będzie lipa i jeszcze mi odbiorą pensję za to. Kartony i opony, nie? I śmieci. Cyk, 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 cyk. Rowery trzeba będzie mopem pewnie umyć. No jaki porządek już się zrobił. Bierzemy mopa. Ciść! Naść! O tak. Szoruj, szoruj, szuru, szuru. Nowy punkt umiejętności. Fajnie. I właśnie będziemy mogli jeszcze sobie ulepszać to mopowanie na przykład, nie? Że będziemy szybciej mopować. Żeby tak popierdzielać. Kurczę, ale tutaj już ciężej schodzi ten brud rzeczywiście. Ciężej niż w domu. Ale dobrze, przynajmniej jest realizm. To mi się podoba. Okej, okay, tutaj pięknie umyte. Rowery trzeba przenieść. Na razie je tutaj postawmy. Okej, okay, myju, 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 ość. Ość. Różowy rowerek i zielony rowerek. O tak! I pamiętam, że jeszcze okna mieliśmy umyć. E, umyj okno. Ja ci kręć przytrzymaj, aby wyczyścić. A co ja odkurzam to okno? Aha, myślałem, że będę musiał myć. Zobacz to, jak fajnie. Nie no, trzeba porządnie to zrobić. Ludzie złoci. Ale nie. I chyba trafiłem na moją ulubioną grę. W ogóle jak ona uspokaja. Ja sobie tak myślę, jakbym miał jakiś mega ciężki dzień, nie? Taki denerwujący, taki nerwowy, to wszedłbym w tą grę i se sprzątał chałupę. Przepiękna gierka. A jeszcze dwójka wychodzi w grudniu, nie? To już wam mówiłem, to niesamowite. Ale co, odkurzaczem umyliśmy okno i jelo. Otwórz. Dobra, niech się przewietrzy trochę, tak jest. Kartony ładnie ułóżmy w jedno miejsce. A zobacz, zobacz, mopa potrzebujemy, no by nas pewnie rozliczyli za to. Wszystko tutaj musi być dopracowane, picuś glancuś, zobacz. Nie? Super. A, jeszcze stół muszę mopem umyć, bym zapomniał. O, I like it! Zakończono zlecenie! Własne zdjęcia i obrazy. Zauważyłeś, że używając zakładki galeria, nie zauważyłem, bo jeszcze tam nie byliśmy, na tablecie możesz wybrać dowolny obraz z dysku i użyć go jako plakat lub obraz do powieszenia na ścianie. Co ty gadasz? Możesz też użyć zakładki aparat, by zrobić zdjęcia z gry i uwiecznić swoje dzieła na dysku. A da się selfiaka zrobić? Aparat? A nie mogę jakby... Aha, czyli tam gdzie nakieruję. Nowe zdjęcie zostało dodane do galerii. No mogliby chociaż jakąś, nie wiem, animację robienia zdjęcia zrobić. Zdjęcia z galerii. I mogę normalnie plakat jakiś zadupić. Czekajcie! 420 własny obraz. Kaloryfer 5 razy mniej kosztował. Dobra, kupmy. 615 ty na tapetę wydałem. No nie za duży, naprawdę. No dobra, a jakbym dał tutaj, a... Ten plakat przeniósł tu.
O nie, nad łóżkiem zdjęcie jakiegoś dziecka ziomek ma. W tym przypadku mnie. No super fotka, tak jest. A teraz idziemy do trzeciego domku. Mam nadzieję, że ten typek z kaloryfera już mi zniknął. Grahamek. A da się usunąć? Nie da się usunąć. Amarantowa odmiana. Bonjour! Wow! Tutaj jakiś porządny dom będzie francuski chyba. Myślę, że chciałabym nadać dość prostemu domkowi, który zakupiłam, nieco więcej artyzmu. Prosiłabym o pomalowanie części ścian w salonie na amarantowo. Nie mam pojęcia, jaki to jest kolor. Pozostałe ściany cudownie będą prezentować się na szaro. Ach, prawie bym zapomniała. Proszę też o naprawę niedziałających gniazdek. Z góry merci! Amanda Johnson! Odblokowałeś nowe narzędzie! Tak jest! Od tej pory będziesz mógł malować ściany pędzlem. Musisz tylko użyć tabletu, by kupić farbę. Okej, dobra. Kolor amarantowy. Będę musiał w Google chyba wpisać. Ona mówiła, że niektóre szare, a niektóre amarantowe. Tutaj gniazdko elektryczne trzeba naprawić. Chodzi o to gniazdko? Chyba nie. Tam jest gniazdko, dobra. Nie sędzić! Podnosimy łóżko. Trzeba je obrócić. Okej, okay. Od dzisiaj tak śpi dzieciak. I to jest to gniazdko? Tak, zamontuj. Jakie to nie, no to jest za mocne. To jest zbyt bardzo satisfaction. Ta gra mi po prostu... Ja dosłownie czuję się wyśmienicie grając w tą grę. Dobra, który teraz do którego? Wiadomo, że niebieski na środek, zawsze tak jest. Może nie. Klik, kolejny kabelek. Fajnie, łączymy kabelki, łączymy kropki. Dobra, wsadzamy. Zakręcamy. Nyszt. Nyszt. I nowy kontakt. Ej, ile się człowiek nauczy, nie? W sensie kontakty wymieniać potrafię. Nauczyłem się na przykład, jak wymieniać kaloryfer, nie? Bo tego nigdy nie robiłem. Aha, czyli tutaj nie malujemy ścian, bo musimy mieć po prawej stronie napisane. Tutaj nic nie robimy. Tutaj. Tutaj. Amarantowa przygoda i szarość. Okej. Pierw naprawimy sobie gniazdko, gdzieś tutaj się schowało. Myślę, że wszystko na razie trzeba dać na środek, odsunąć, żeby móc pomalować te ściany, prawda? Także kwiata dajmy tutaj i szafeczkę dajmy tutaj. I teraz możemy malować sobie te dwie ściany. Malujemy więc! A co to jest sprzedaż przedmiotów? Ach, sprzedaż! To jest amarant? Ej, ładny jest amarant. S, M czy L? Kurde, nie wiem. Zdaje mi się, że lepiej kupić na razie mniej i zobaczymy, na ile nam starczy, nie? Dobra, tutaj będzie farba i jeszcze szarość. Dobra, czyli mamy farbę. Którą ścianę robimy amarantową? Może te mniejsze zrobimy amarantowe? Albo te duże? Dobra, szalejemy, co? Lecimy. Ja cię kręcam, otrzymaj mnie! Jakie to jest mocne, ludzie, malujemy! Właśnie, bo to musi być wszystko jednakowo ładnie pomalowane i weź to wyczuj teraz. Po tym odcinku muszę przyznać, że amarant jest naprawdę bardzo ładnym kolorem. Czy ja tutaj domu z zewnątrz się pomalowałem? Kto to by wiedział? O, chyba XL-kę trzeba było kupić na tą dużą ścianę. Skończyła nam się farba, ludzie! Na tym przedmiocie da się zobaczyć, ile co kosztuje. Dobra, także trzeba dokupić farbę, bo jeszcze ta ściana musi zostać pomalowana. Oj, to chyba, kurczę, się odbiło niestety od tej. Ale spokojnie, jeszcze szary będziemy robić. Podstawy malarstwa, błyskawiczne malowanko, więcej malowania. Malowanie dwóch ścian w tym samym czasie. Chyba tak zrobimy, no. Ulepszenie, dobra. Montaż szybszy o 20%, gipsowanie szybszy o 20% i trzymaj do 6 płytek lub paneli naraz i kładź je 25% szybciej. No wiadomo, że glazurnik. Wyższa płaca, szybkie zlecenia czy cena do negocjacji? Weźmy wyższą płacę z uwagi na to, że musimy sobie zrobić nowy dom w następnym odcinku. W sensie odnowić chałupę. Sprzątanie, szybkie rączki, dobry mop.
widzisz niektóre z zabrudzeń na minimapie. Ja myślę, że szybkie rączki będą tutaj najlepsze. O, dwa razy mogę nawet! No to lecimy, 50% szybsze rączki! Ludzie! Kurczę, dużo te farby kosztują. Cześć, Lampion! Przepraszam, mieliśmy być spokojni. Oczyszczanie umysłu. Ta ściana już jest gotowa, super. Ej, ładnie wygląda, naprawdę. Jakby jeszcze jakiś obraz tu pierdyknąć i coś zielonego dodać, mówię wam, ciat! I chyba nie trzeba odsuwać tych rzeczy na dobrą sprawę, bo tutaj, patrz, jakby automatycznie na całość idzie, nie? Drugą ścianę mamy gotową, tylko znowu wyjechałem, kurczę. Teraz muszę uważać. No to co, lecimy teraz te dwie ściany? Ładnie te dwa kolory wyglądają ze sobą, ojejciu! No ale jakby wszystkie ściany były na amantowe, to już nie wiem, czy kurczę nie za mocno by było. W sensie już za bardzo by raziło po oczach, nie? A połączenie takich dwóch farb jest całkiem spoko. W ogóle ta gra jest na tyle spoko, że zawsze może jakiś pomysł do głowy przyjść dzięki temu, że się zrobiło coś w grze, można wykorzystać to w in real life, you know? Ej, wiecie co, mam jeszcze chyba takie marzenie, żeby drzwi tutaj zmienić, żeby bardziej pasowały. I kurczę, na przykład kolor tej lodówki i kanapy, bo granatowa kompletnie nie pasuje do tych kolorów. Nie mam tego w zleceniu i nie wiem, czy mogę takie rzeczy robić, także na razie bym nie ryzykował. W momencie, kiedy mi coś zlecą, żeby na przykład kupić nową kanapę albo wymienić coś, to od tamtego momentu będziemy się bawić. Na razie zostawmy tak, jak jest. Zobaczcie, same kolory ścian mi mega siedzą. Na serio. Sprzedajemy, no co? Zawsze to jakieś grosze, nie? Ta kanapa tutaj, kurczę, średnio pasuje. W sensie, siedzicie na kanapie i musicie tak oglądać telewizor, nie? To nie ma kompletnie sensu. I gdzie ten kontakt, kurde, mi powiedzcie? Tu nie ma, może tutaj będzie? No nie ma tu nigdzie gniazdka. Czy wy tu widzicie gdzieś gniazdko? O to gniazdko chodziło? Mogłem zapalić światło, ja po ciemku malowałem. Tu jest jakieś gniazdko, look at this. To o ciebie chodziło? Niestety nie, kurczę, im trzeba dalej rozkręcać. Tutaj też nie ma do czy... Jest gniazdko, dobra, znaleźliśmy. Zamontuj. O, zardzewiałe, to trzeba tutaj wydupczyć. O, kabelki łączymy. Ość, dobrze. Wkrętareczką śrubeczki. Jeszcze raz. Super! I ostatni kabeleczek. O. Nie wiem, czy wy tak samo macie, ale ja się strasznie wychillowałem. Mam utopię teraz, kurczę. Dobra, mamy kontakcik. Zakończono. Może zostawię im tak tą szafę i lodówkę. My wszystko mamy? Zakończymy zlecenie? O, patrz, ile zarobiliśmy. Dużo więcej niż w pierwszym pomieszczeniu. Jeszcze wam pokażę efekt końcowy. Wygląda następująco. Bardzo przytulnie, moim zdaniem. Naprawdę. Dobra, ludzie, skończyliśmy... 3 zlecenia. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcineczka. Mam nadzieję, że troszkę się wyluzowaliście, że podobał wam się ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, żebym wiedział, że lubicie takie filmy. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bless.